księża nowoprezbiterzy od księdza arcybiskupa otrzymują teraz urząd wikariusza parafialnego i zostają posłani do wypełniania tego urzędu w następujących parafiach. Ksiądz Szymon Brod do parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Ksiądz Roman Jaguś do parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Ksiądz Zbigniew Kądziołka do parafii pod wezwaniem Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie. I ksiądz Łukasz Kołodziej do parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie. To jest dzień wielkiej radości. Pan Bóg potwierdza swoje dzieła. To seminarium, które nazywamy 35+, jest piękną wspólnotą, z której wychodzą nowi prezbiterzy. Dzisiaj otrzymaliśmy 4 nowych prezbiterów dla naszej łódzkiej archidiecezji. Pan Bóg niech będzie uwielbiony za ten dar, za to dzieło, seminarium, jakby to powiedział ksiądz Zbyszek starszego, tak? W przeciwieństwie do seminarium młodszego. Mamy nową nomenklaturę. Wszystkim bardzo dziękuję za obecność i wszystkie podziękowania księdza Zbigniewa czynię swoimi. Chcę z tego zgromadzenia jednak w szczególny sposób powitać jedną osobę. Mam nadzieję, że się nie obrazi tym, że tak robię. Księdza Józefa Morawę. Ksiądz Józef był pierwszym rektorem seminarium 35+, kiedy powstało w Krakowie, a teraz, kiedy ojciec duchowny naszego seminarium 35+, został przełożonym roku propedeutycznego, to ksiądz Józef się zgodził przyjść z powrotem do tego seminarium jako ojciec duchowny. Najwyraźniej ksiądz Józef nie potrafi żyć bez tego seminarium, a my nie potrafimy w tym seminarium żyć bez księdza Józefa. Proszę się tu czuć jak w domu, przynajmniej tak jak ja się tu czuję jak w domu. Wszystkim niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Witaj, kostwo Stanisławie, młodzieniaszku święty w niebie. Śpiewam pieśń tę ku twej sławie, bo serdecznie kocham cię. Aniołów w jasnym gronie dla przedziwienia.